nie pamiętam, co to był za wykład, ale mega nudny. I to były już ostatnie jakieś, wiesz, tam zajęcia. I patrzę na nią, ona patrzy na mnie, ja mówię, wychodzimy? Wychodzimy. I wyszłyśmy i przy metrze się, wiesz, tam zgadałyśmy i do dzisiaj się przyjaźnimy. Jest moją najlepszą przyjaciółką. Moniczka, pozdrawiam cię. Generalnie w internecie można wyczytać o tobie wiele rzeczy. Oczywiście zajmujesz się muzyką, zajmujesz się aktorstwem, zajmujesz się prowadzeniem różnych programów. Bardzo dużo jest tych informacji, ale jak ty byś siebie opisała? Ja bym się opisała jako kazadek. Myślę, że jestem osobą, która ma bardzo dużo energii. Staram się tą energią pozytywną innych zarażać. Lubię się rozwijać, lubię próbować różnych rzeczy. I myślę, że przez to, że zaczęłam pracę w branży bardzo wcześnie, byłam bardzo młoda, to naturalną koleją rzeczy było to, że próbuję różnych rzeczy w różnych branżach. Pewne rzeczy wychodziły mi lepiej, drugie gorzej. Jedne sprawiały mi więcej radości, drugie mniej. I w ten sposób, że tak powiem, kreowałam swój wizerunek, ale też swoją przyszłość i swoje spełniałam marzenia. Największą moją pasją rzeczywiście jest muzyka, ale nie mniej dużo frajdy sprawia mi również telewizja, aktorstwo, teatr. Więc wszystko, co jest związane z takim artystycznym wyrażaniem siebie i chcę się rozwijać dalej, projektować ubrania, mieć dom produkcyjny. Mam mnóstwo planów, więc myślę, że jeszcze dużo rzeczy przede mną. Jak to się wszystko stało, że trafiłaś do tego całego show biznesu, że stałaś się sławna? Od dziecka rzeczywiście wiedziałam, że moje miejsce jest na scenie i to jest to, co ja chcę robić. Nigdy nie miałam innych marzeń, ani planów, ani nigdy nie chciałam robić nic innego. Myślę, że gdyby było mi dane robić coś innego, to dopiero teraz, w wieku 32 lat, mogę powiedzieć, że są inne rzeczy, które bym chciała też robić oprócz tego. Natomiast przez całe moje dzieciństwo i okres lat 20. zawsze to była tylko i wyłącznie rozrywka, scena, muzyka i tak dalej. Natomiast do branży trafiłam troszeczkę przez przypadek, ponieważ moja mama robiła zakupy w sklepie z butami i ja się strasznie nudziłam i zaczęłam, ponieważ leciała muzyka w tym sklepie, zaczęłam przed lustrem sobie tam, wiesz, występować. Bawiłam się firanką, tańczyłam, śpiewałam, wygłupiałam się i tak dalej. I podeszła do mnie jakaś pani i powiedziała, o, jakie fajne dziecko, ile masz lat? I ja jej odpowiedziałam, że nie rozmawiam z nieznajomymi, a tam jest moja mama. Czyli wysłałam ją do menadżera już wtedy. I tak się zaczęło. Zaprosiła mnie na pierwszy casting, który wygrałam i to była rola w teledysku. No i później to już powolutku szło swoim takim naturalnym, wiesz, biegiem. Chociaż nie ukrywam, że długo mi zajęło, zanim tak naprawdę weszłam na taki rynek bardziej szeroki, bo wcześniej najpierw grałam w teatrach w całej Polsce, później jeździłam na różne jakieś tam spektakle, później brałam udział w reklamach jako modelka, nie wiem jakim cudem, bo zawsze uwielbiałam jeść. Później tańczyłam jako tło dla gwiazd, Kasi Kowalskiej i tak dalej. Później statystowałam jako czwarte drzewo w jakimś serialu, dopiero później była rola epizodyczna, dopiero później drugoplanowa i dopiero pierwszoplanowa, więc rzeczywiście przeszłam te wszystkie szczebelki, wiesz, i etapy. Droga, ale wszystko zaczęło się od firanki. Wszystko zaczęło się od firanki i całe szczęście, że tak wcześnie, bo gdybym zaczęła dopiero teraz i musiała przejść przez te wszystkie etapy, to miałabym 60 lat, zanim bym osiągnęła te swoje cele, nie? Jak to było z twoimi rodzicami? Czy na przykład jak chciałaś jechać na jakieś przesłuchanie, to musiałaś się ich jakoś namawiać? Czy to tak zgodzali się od razu? Mój tata bardzo dużo pracował, więc rzadko był w domu. On nawet nie wiedział i nie uczestniczył, szczerze mówiąc, w tym, co ja tam sobie porabiałam z mamą. W miarę tego, jak moje lekcje szły dobrze i oceny były pozytywne, to rzeczywiście zgadzali się wtedy, żebym mogła uczestniczyć w castingach. Niemniej jednak dom był bardzo konserwatywny, tata był bardzo wymagający i nie było w ogóle mowy, że ja pójdę drogą rozrywki. Od początku było mówione, że będę studiować na SGH albo na Politechnice Warszawskiej i że będę albo, wiesz, w biznesach, albo na medycynie. To był duży szok dla mojego taty, kiedy jednak zdecydowałam, że chcę się zająć rozrywką, muzyką i tak dalej. Nie traktował tego przez wiele lat poważnie. Wydaje mi się, że dopiero, no nie wiem, 5-6 lat temu zrozumiał, że ja rzeczywiście taką drogę obrałam i że należy to zaakceptować, uszanować i życzyć mi powodzenia. Tak, zdecydowanie mama była bardziej po tej stronie artystycznej, tata po tej bardziej konserwatywnej, nie? Kurczę, ale to oczywiście strasznie niedawno, tak 5 lat na przestrzeni twojej kariery całej. Tak. To... Nie, w ogóle go nie interesowało, nie akceptował tego, wręcz przeciwnie, to było powodem wielu nieporozumień między nami. Przez jakiś czas nawet nie rozmawialiśmy, bo nie mogliśmy właśnie dojść do porozumienia, że taką drogę, a nie inną obrałam. Był bardzo zawiedziony, ja byłam jego, wiesz, pierworodną, więc miał duże plany i duże marzenia co do mnie, jeśli chodzi o moją edukację i moją przyszłość. I na pewno to nie była
rozrywka dla niego, tak? Właśnie te takie zawody bardziej kreatywne, artystyczne, to jednak właśnie niosą to ryzyko, że jednak może nie wyjść i może po prostu... Ale czy nie jest tak w każdym zawodzie? Moim zdaniem tak jest w każdym zawodzie. Oczywiście ryzyko może jest trochę większe w momencie, kiedy zajmujesz się tym, co ja, bo nie ma to znaczenia, jakie masz kompetencje. Jednak w zawodzie takim solidnym jednak kompetencje i wykształcenie ma znaczenie, ale też różne są sytuacje, gdzie ludzie naprawdę świetnie, wiesz, poprowadzili swoją karierę, skończyli wszystkie możliwe uczelnie, a nie mają pracy albo mają średnio płatną, a znam przypadki, że ktoś po prostu miał szczęście albo poznał właściwą osobę na właściwym szczeblu i, wiesz, skoczył na fajne stanowisko. Nigdy nic w życiu nie jest pewne, do tego zmierzam. Tak. I wydaje mi się, że jeśli masz jakieś marzenia, i wiesz, że to jest to, co chcesz robić, to należy o nie walczyć do ostatniego tchu. Przejdźmy do twojej największej pasji, czyli muzyki. Jak byś swoją muzykę określiła? I to pytanie chciałabym ci zadać, opierając się o to, że wyczytałam, że ty miałaś właśnie jakiś tam ten swój styl muzyczny, ale w pewnym momencie wytwórnia narzuciła ci, żebyś robiła pop, generalnie rzeczy, które bardziej by się sprzedawały. I jak byś właśnie określiła swoją muzykę teraz? Moja muzyka to jest muzyka popowa. Ja lubię robić muzykę popularną. To nie oznacza stricte, że to jest muzyka pop, bo ja wyrosłam na muzyce rockowej, wyrosłam na muzyce soulowej, lubię łączyć te dwa gatunki. Zaczynałam od muzyki bardzo takiej soul R&B. Śpiewałam w taki sposób, że ludzie zawsze myśleli, że jestem starsza niż jestem, więc miałam załóżmy 13-14 lat, a brzmiałam jakbym miała 20 parę. Więc wytwórnie nie do końca wiedziały, co z tym zrobić. Więc przez 5 lat moje płyty, takie epki tak zwane, które się wysyła do wytwórni, takie demo, cały czas były odrzucane, że nie wiedzą, co z tym zrobić, że jak zacznę robić muzykę popową, to żebym się odezwał. I ja zawsze zapierałam się, że nigdy nie będę robiła muzyki popowej. Ja jestem solowym artystą i tak dalej, niszowym i tak dalej, i tak dalej. I trzymałam się rzeczywiście bardzo długo w tym swoim postanowieniu. Niemniej jednak, kiedy ta moja kariera telewizyjna, wiesz, zaczęła nabierać tempa, uznałam, że może, po namowach wielu właśnie wytwórni i tak dalej, że może, jeśli zrobię pierwszą płytę taką popową, to później będzie mi łatwiej przeforsować to, co ja chcę robić. Tak się akurat stało, że po tej pierwszej płycie ja troszkę, że tak powiem, zwątpiłam w swoją pasję muzyczną i w to, że chcę dalej to robić, więc 3 lata nie robiłam nic. Potem wydałam płytę Dark Pop, która została wydana tylko online, ale już była właśnie w tym moim stylu łączenia rocka z elektroniką i tak dalej. Ale ponieważ poszła online, a nie fizycznie, to też gdzieś tam to było kolejnym pasmem jakichś smutków dla mnie i tak dalej, więc znowu przez 3 lata nie robiłam muzyki. No więc teraz znowu jestem w studio i mam nadzieję, że nie dość, że ta płyta wyjdzie fizycznie, to że nareszcie jestem w domu. Wiesz, o co chodzi? W domu jako swoje poczucie własnej wartości jako artysta, jako muzyk, ale też przede wszystkim, że robię tę płytę po polsku. To będzie moja pierwsza płyta w całości po polsku. Nie, ale dobrze, właśnie widzę taką pasję w twoich oczach, że właśnie w końcu coś znowu nagrywasz, także bardzo się cieszę z tego powodu i będziemy czekali na twoje utwory. A jeszcze tak właśnie rozmawiając o muzyce, to wiem, że chodziłaś do szkoły muzycznej. Tak, skończyłam szkołę 1 stopnia i 2. I chciałam się zapytać, w jakim okresie życia ty chodziłaś do tej szkoły? 1 stopień w podstawówce, a 2 stopień w gimnazjum i liceum. Idzie się na przesłuchanie jako dziecko, no nie wiem ile tam miałam lat, nie wiem ile się ma, nie wiem, 9, 11, 7, więc miałam 7 lat, myślałam, że 9, okej. I poszłam na przesłuchanie normalnie do szkoły muzycznej, bo to była państwowa szkoła muzyczna. Chciałam grać na skrzypcach, bo wtedy popularna była taka skrzypaczka Vanessa Mae i chciałam być taka jak ona, więc poszłam na przesłuchanie, dostałam się do klasy skrzypiec, skończyłam celująco 1 klasę, ale to, ile tam się trzeba było napracować, dzięki, to ile trzeba było się tam napracować z tym smyczkiem, ten smyczek co chwilę lądował w ścianie, byłam tak wściekła. Mówię, dobra, nie chce mi się, ja chcę i tak komponować muzykę filmową, więc pójdę sobie po prostu na pianino, bo to łatwiejsze. I rzeczywiście było łatwiejsze i tak prześlizgnęłam się przez ten 1 i 2 stopień na tym pianinie, praktycznie nie ćwicząc za dużo, a jednak skrzypce były dużo bardziej wymagające, a ja w tym samym czasie, wiesz, grałam w teatrach, w tym samym czasie chodziłam do zwykłej szkoły, wiesz, to było za dużo, a i tak wiedziałam, że pewnie tą skrzypaczką w filharmonii nie będę, więc to było bez sensu. 2 stopień skończyłam u Komedy, to jest już prywatna szkoła jazzowa. To też było bardzo ciekawe, bo tam właśnie mój pan z fortepianu namówił mnie na to, żebym śpiewała.
bo to było tak, że ja pisałam, komponowałam i marzyłam, że kiedyś jakiś wokalista zaśpiewa moje piosenki, bo ja uważałam, że jestem zbyt nieśmiała, żeby się przemóc i śpiewać. I że w ogóle nie mam potencjału i tak dalej, że gdzie ja będę śpiewać, jak ja się wstydzę wyjść na scenę. Więc myślałam, że będę pisać, a inni artyści będą wykonywać moje utwory. No i kiedyś, któregoś dnia, pan od pianina się spóźniał na moje zajęcia. Więc ja sobie tam coś brzdąkałam, śpiewałam i on wchodzi i mówi, co ty, co to było? Ja mówię, a to ja napisałam. On mówi, zagraj to. Ja mówię, nie. No i on, wiesz, a ponieważ miałam z nim fajną relację, bo on mnie bardzo motywował i rozumiał i tak dalej, w końcu się otworzyłam, zaśpiewałam mu, co tam skomponowałam. On mówi, na egzaminie musisz zagrać swój utwór i zaśpiewać. No i tak, pierwszy raz wystąpiłam, wiesz, grając i śpiewając. Na pierwszym roku właśnie drugiego stopnia. Bardzo się to spodobało, że śpiewam i gram i, wiesz, taka się cała stworzyła sytuacja i tam poznałam swoich kolegów muzyków, z którymi nagrałam swoją pierwszą demówkę i tak zaczęło się w ogóle ze śpiewaniem, nie? Brałaś udział w różnych programach jako prowadząca, jako uczestniczka. I chciałam się zapytać, co było dla ciebie ciekawsze? Wow! A zależy, w którym programie. Jak oni śpiewają, to było spełnienie marzeń. To był najlepszy program, jakim w życiu brałam udział. Tak się dobrze tam czułam i bawiłam, rozwijałam. To, ile dał mi ten program, wiesz, pewności siebie troszeczkę, wiesz, na tej scenie obycia, bo to był mój pierwszy program, pierwszy jakieś tam sukcesy, pierwsze autografy, pierwsze wywiady, wiesz, no to było bardzo dużo. Bardzo to wspominam emocjonalnie. Później był Taniec z Gwiazdami. Taniec z Gwiazdami wspominam trochę ciężej. Tam była bardzo duża presja, była średnio przyjemna atmosfera między uczestnikami i między mną a moim partnerem, więc ogólnie nie wspominam tego najlepiej, ale mój udział w Tańcu z Gwiazdami zagwarantował mi You Can Dance, bo jak odpadałam z programu, to dałam taką przemowę, dziękując produkcji, dziękując wszystkim i tak dalej. Tę przemowę zobaczył pan Edward Miszczak i zaprosił mnie właśnie do prowadzenia You Can Dance, więc gdyby nie Taniec z Gwiazdami, być może nie dostałabym You Can Dance, więc jestem bardzo wdzięczna za ten udział w programie, ale nie wspominam samego, wiesz, programu jakoś tak, wiesz, taką emocją pozytywną, jak właśnie jak oni śpiewają. No i ostatnio był Dance. I Dance też wspominam cudownie, bo tam mogłam być z moją siostrą, więc to bardzo, wiesz, nas połączyło, mogliśmy tę więź super jeszcze pogłębić. Poza tym świetna to była zabawa, świetna, wiesz, zobaczyć potem z tymi efektami 3D i tak dalej, z wizualizacjami nasze występy, to było mega, mega doświadczenie, więc jako uczestnik wspominam ogólnie wszystko bardzo pozytywnie. Niemniej jednak prowadzenie programów to jest zupełnie inna sytuacja, zupełnie inne emocje, inne w ogóle doznania i też no, cały You Can Dance to jest po prostu, myślę, że najlepszy na razie czas mojego życia. Bo to, co się działo, wiesz, podróżując, zwiedzając świat z tancerzami, z choreografami, nasze live'y, wszystkie te przebieranki i tak dalej, no to był po prostu jeden wielki czat. Co ci w ogóle dawało większą satysfakcję? Czy właśnie praca na planie filmowym, czy od serialu? Zdecydowanie filmowym i zamierzam za jakiś czas do tego wrócić. Na pewno jest to zupełnie inny rodzaj pracy. Telewizyjny serial zazwyczaj rządzi się tym, że jest mało czasu, są mniejsze budżety, więc trzeba dużo więcej scen zrealizować jednego dnia. W filmie są 2-3 sceny dziennie, więc spokojnie można, wiesz, wszystko przeanalizować, poustawiać i tak dalej. Do na przykład filmu Bodo byłam szykowana 3 miesiące wcześniej. Uczyłam się akcentu, uczyłam się sposobu śpiewania z tamtych lat 30., tańca i tak dalej. Wiesz, no cudowna przygoda. I takie produkcje, takich produkcji sobie życzę jak najwięcej jeszcze w życiu, bo to było magiczne. Było też magiczne pod tym względem, że mogłam się wreszcie jako Polka, bo czuję się w 100% Polką, a jestem mulatką, wiesz, wcielić się w postać, która autentycznie istniała w historii naszej kultury. Więc to było dla mnie wyzwaniem i też spełnieniem największych marzeń, bo zawsze chciałam zagrać w jakimś Quo Vadis czy coś, no ale wiadomo, nie ma dla mnie tam ról. A tu nareszcie mogłam rzeczywiście być postacią, która istniała w kulturze polskiej, uczestniczyła, wiesz, czynnie w tym, co się działo w naszej historii kina. Więc cudowna to była przygoda i na pewno chciałabym do tego wrócić i jak najwięcej tych ról filmowych, albo filmowych na mały ekran, czyli Netflixowych na przykład i tak dalej, nie? Nie sądziłam, że to aż tak różni się czasowo produkcja serialu i filmu, ale tutaj mnie zaskoczyłaś. Zdecydowanie tak, też zależy oczywiście jaki serial, bo są seriale fabularne i one są realizowane tak jak filmy, ale takie taśmce tak zwane, no to są realizowane, tak jak sama nazwa wskazuje, taśmowo, czyli jak na produkcji, tak? Czyli tak. Im więcej, jak najszybciej lecimy. Tak. Jak produkcja ciastek. No, niestety czasami to pewnie się nie przykłada najlepiej. Ale na jakość?
Zależy, zależy też, wiesz, kto, czego, że tak powiem, odbiorca oczekuje. No wiadomo, że jak ktoś ogląda seriale, nie chcę tutaj wymieniać nazw, takie, a nie inne, no to też nie spodziewa się zbyt wiele. No to jest tylko taka zapchaj dziura w twoim dniu. A takie naprawdę fajne seriale fabularne, które się ogląda na jakichś tam mniejszych stacjach, no to już tak jakbyś oglądał film, tylko podzielone na części, nie? No tak, tak, dokładnie. To teraz chciałabym przejść na temat pandemii, bo wiadomo, te wszystkie produkcje jednak troszeczkę teraz inaczej funkcjonują i tak. Chciałam się zapytać o twoją opinię, jak ta pandemia wpłynęła na ten cały show biznes i w ogóle też na twoją karierę. Wiesz co, no na moją karierę i na show biznes wpłynęła znacząco, bo myślę, że jesteśmy jedną z nielicznych branż, która absolutnie praktycznie nie funkcjonuje. Jedynie tak naprawdę branża telewizyjna i filmowa funkcjonuje. Oni coś tam działają, wiesz, w mniejszym lub większym stopniu przy obostrzeniach. Natomiast, wiesz, koncertów nie ma, teatry nie funkcjonują, nie powstają nowe produkcje, ludzie może nagrywają swoje piosenki, ale nawet nie mogą w normalny sposób realizować teledysków i tak dalej, więc realia są kompletnie inne. Większość moich znajomych z branży zostało autentycznie kompletnie pozbawionych środków do życia czy pracy, więc to są bardzo trudne czasy i tak naprawdę gdyby nie to, że ja mam oprócz tego, że mam swoje tam obowiązki zawodowe, to mam jeszcze to życie instagramowe, reklamowe, to też byłabym w bardzo ciężkiej sytuacji, no bo przecież tak naprawdę od lutego ja nie zagrałam ani jednego koncertu, ani jednego spektaklu i nie byłam na planie żadnego nowego projektu, więc ten czas jest bardzo trudny dla nas. Wszystkie branże myślę, że dostały za przeproszeniem po tyłku, ale są takie, które dostały bardziej, a są takie, które mniej. No i my należymy do tej, która dostała dużo bardziej. Te dofinansowania, co się pojawiły, to nie zostały równomiernie porozkładane i myślę, że wielu potrzebujących ludzi, takich jak muzycy, techniczni i tak dalej, zostali pozbawieni kompletnie środków życia, a nie dostają właściwego wsparcia, więc to też jest bardzo trudny czas dla nich. Wielu aktorów teatralnych, którzy żyli tylko i wyłącznie z teatru, nie mają na kredyty, nie mają na życie. Naprawdę sytuacja jest nieciekawa, no i mam nadzieję, że ten 2021 będzie dla nas dużo łaskawszy, dla nas wszystkich, dla ciebie, dla wszystkich, i że wszystko powolutku będzie wracało do tej normy, którą znaliśmy, albo że utworzy się nowa norma, w której będziemy musieli się odnaleźć. Dobrze, że ty masz teraz możliwość nagrywania też w studiu, bo to też wiadomo... Tak, ale to też gdzieś tam wiąże się z jakimś tam ryzykiem, prawda? Bo tu ludzie przychodzą, nagrywają przed nami i tak dalej. Zawsze mam taki lekki stres, nie? Czy wszystko będzie w porządku. No ale trzeba żyć dalej, trzeba funkcjonować, trzeba się realizować i wiesz, iść do przodu, no. Odnosząc się już teraz w ogóle do wszystkich ludzi, tylko do artystów, to no, nie jest z nami najlepiej. Czy ty masz jakieś sposoby, jakieś rady, jak sobie z tym poradzić? Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy nie zapominali, żeby ze sobą rozmawiać. Żebyśmy dbali o siebie, żeby każdy dzwonił do swojego przyjaciela czy najbliższych, sprawdzić, czy wszystko jest u nich okej, czy dobrze się czują, czy nie popadają, wiesz, w jakieś stany depresyjne, bo to jest bardzo łatwy teraz czas, szczególnie teraz, jak przyszła zima, jest ciemno od godziny praktycznie już 14-15, załamać się po prostu, więc dbajmy o siebie, rozmawiajmy ze sobą jak najwięcej. Odnajdujmy nowe jakieś płaszczyzny, na których możemy się realizować, jakieś nowe może pomysły, plany. Zapisujmy te plany, myślmy do przodu. Mi to pomaga, że się nakręcam tym, co będę robiła, jak już wszystko będzie okej, bo mnie to motywuje do tego, żeby to wszystko wytrzymać i przetrzymać. No i spędzać w jak najmilszy sposób ten czas, który jest spędzany w domu, tak? Zadbać o to, żeby to nie było tak, że siedzimy po prostu jak martwica przed Netflixem i po prostu zażaramy to, tylko rozłożyć sobie dzień na jakieś różne strefy, fazy, może zadbać o siebie wewnętrznie, może coś poczytać fajnego, może jakoś pomedytować, jakaś joga, jakiś ruch, spacery, no wszystko tak, żeby sobie jakoś te dni rozplanować. Pamiętam, że jak była ta kwarantanna, to wyczytałam, że bardzo ważne jest właśnie, żeby sobie dzień podzielić na różne części. Żeby nie było tak, że jesteśmy w tym samym dresie przez tydzień, bo tracimy wtedy motywację, nie? Więc fajnie, żebyś sobie ustaliła, że na przykład do godziny 12 robisz te trzy rzeczy, potem robisz sobie coś innego, potem wreszcie masz czas na coś, co odkładałaś, bo nigdy nie miałaś na to czasu. Żeby cały czas się motywować, budować i rozwijać i wykorzystać ten czas, który został nam dany, na to, żeby być lepszą wersją siebie. To czy byś mogła opowiedzieć o swoich wspomnieniach właśnie ze studiów, między innymi ze ZGH, bo jednak musimy tutaj właśnie zapytać ciebie o to. Super wspominam czas SGH. Najbardziej wspominam go tak, wiesz, emocjonalnie, dlatego, że poznałam tam swoją najlepszą przyjaciółkę na pierwszym roku. Byłyśmy obydwie na mega nudnym wykładzie. Ja weszłam na ten wykład i widzę, że siedzi jakaś laska blisko drzwi. I mówię, też usiądę blisko drzwi, bo zaraz będę pewnie wychodzić. No i siadłam i tak zaczyna się ten wykład. Nie pamiętam, co to był za wykład, ale mega nudny. I to były już ostatnie jakieś, wiesz, tam zajęcia. I patrzę na nią, ona patrzy na
mówię, wychodzimy? Wychodzimy. I wyszłyśmy i przy metrze się, wiesz, tam zgadałyśmy i do dzisiaj się przyjaźnimy, jest moją najlepszą przyjaciółką, Moniczka, pozdrawiam cię. Więc tak się poznałyśmy, więc to jest taka, wiesz, fajna, emocjonalna konkluzja. Ale też dlatego, że mój czas właśnie, jak oni śpiewają, to był pierwszy rok SGH. I to były te wszystkie pierwsze moje, wiesz, doznania z show biznesem, takim, wiesz, na pełnym świeczniku, na pełnym wygarze. Mega mnie wspierali moi wszyscy, wiesz, koledzy i koleżanki z roku. Ale wiązało się też to z tym, że miałam dużo mniej czasu, wiesz, na naukę i na przygotowywanie się do różnych tam wykładów. I pamiętam, że był jeden taki przedmiot, z którym wszyscy mieli problem i wszyscy chodzili na takie dodatkowe, wiesz, korki. Takiego pana, który przebywał w takim maleńkim mieszkaniu, strasznie był taki dziwakiem i tak dalej, ale tak świetnie uczył, tak świetnie tłumaczył, że wszyscy do niego chodzili. I myśmy też do niego chodziły i wszyscy na moim roku oblali ten przedmiot, a ja zdałam. A wszystkie pozostałe oni świetnie zdali, a ja miałam problem, więc to było mega śmieszne, że tak odwrotnie. Więc wspominam bardzo dobrze, żałuję, że tylko byłam 3 lata, bo miałam dużo większe plany i ambicje, ale gdzieś tam ta moja kariera, wiesz, jakby zajęła pierwsze miejsce. Kto wie, może jeszcze kiedyś wrócę. Natomiast Hades, tak się nazywała stołówka? Hades? Tak, tak. Była zawsze super szamka, była super atmosfera, więc mam mnóstwo cudownych wspomnień, także dlatego jak usłyszałam, że jest taka propozycja, to nie mogłam odmówić, bo mam dużo fajnych wspomnień z naszą uczelnią. Podsumuję, że od nas wszystkich tutaj życzymy ci dużo zdrowia w obecnych czasach, całych świąt. Dziękuję wzajemnie. No i powodzenia w karierze oczywiście, powodzenia. Nie, dziękuję. Nową płytą. To dziękuję. Ja dziękuję, ściskam was mocno. Na razie, hej. Na razie.